Cześć. Jak wyraźnie i szybko, bo w niespełna pół godziny, poprawić wygląd swojej cery? O tym dziś. Prawidłowo skomponowana codzienna pielęgnacja to podstawa dobrego wyglądu skóry. Czasami jednak warto swojej cerze zaproponować coś dodatkowego. Możemy sobie w domu wykonywać taki mini zabieg, który będzie składał się jedynie z dwóch kosmetyków: peelingu i maseczki. Działanie peelingu polega na tym, że złuszcza nadmierną warstwę rogową naskórka. W związku z tym wtedy cera ma lepsze możliwości przyjmowania składników aktywnych, które proponujemy jej w następnie nakładanych kosmetykach. Zatem po peelingu dobrze jest zastosować maseczkę. W naszej ofercie znajdziecie zarówno peelingi, które zawierają w sobie drobinki ścierające, jak i taki, który takich drobinek nie ma i nie wymaga także pocierania po skórze. Znajdziecie też taką maseczkę, która jednocześnie jest peelingiem. Jeżeli nie masz cery wrażliwej, a oczekujesz szybkiego efektu poprawy wyglądu skóry, odświeżenia, wygładzenia i nawilżenia, sięgnij na przykład po mikrodermabrazję z korundem. To jest kosmetyk, w którym znajdziecie po pierwsze dwa różne rodzaje ścierniwa, jedno troszkę mniejsze, drugie troszkę większe, oraz jeszcze dodatkowy składnik, który bez użycia już ruchu naszych dłoni dołuszcza to, czego nie zrobiły te drobinki, które pod palcami wyczuwamy. Te osoby, które cenią sobie w pielęgnacji też owocowe zapachy, zachęcam do wypróbowania jednego z naszych najnowszych kosmetyków, mianowicie peelingującego smoothie z linii Young Care. Tu znajdziecie pył wulkaniczny, drobinki biodegradowalne, ale też oleje z owoców leśnych, truskawek, jeżyn, malin. Wspaniały peeling, który bardzo ładnie wygładza skórę, a przy okazji doskonale pachnie i daje dużo radości za każdym razem, kiedy go stosujecie. Choć na ogół osobom, które mają cery wrażliwe, polecamy stosowanie peelingów bez drobinek złuszczających, to przygotowaliśmy dla Was coś wyjątkowego. W linii Eco-Friendly Care znajdziecie trójaktywny peeling, który właśnie był testowany z udziałem osób o cerach wrażliwych. To jest produkt, który ma w sobie bardzo delikatne drobineczki, a dodatkowo jeszcze kawior limonkowy, który wygładza tą powierzchnię skóry, do której nie dosięgnęły drobinki złuszczające. Produkt jest oparty na drobinkach biodegradowalnych, a w ponad 97% jest pochodzenia naturalnego. Osoby, których cery są tak wrażliwe, że reagują zaczerwienieniem nawet już na niewielkie pocieranie, dobrze, aby skorzystały z aktywnego peelingu enzymatycznego z keratoliną. To jest peeling, który właściwie mógłby też nazywać się rozświetlającą maseczką, bo ma konsystencję kremu. Wystarczy nałożyć go sobie na skórę twarzy na jakieś 10-15 minut, a następnie zmyć bez pocierania, a daje fantastyczne efekty. Skóra później jest wygładzona, rozświetlona i fantastycznie nawilżona. Jeśli oczekujesz w swojej pielęgnacji, aby działała ona redukująco na nadmierne przetłuszczanie się cery, wybierz po prostu dowolny peeling, a następnie po nim zastosuj na przykład maseczkę oczyszczającą na bazie drożdży. Dla osób, których głównym wyzwaniem w pielęgnacji jest działanie przeciwstarzeniowe, proponuję, aby po peelingu sięgnęły sobie po kremową kurację z anti-aging. To jest produkt, który zawiera w sobie m.in. retinol oraz witaminę C. Działa silnie przeciwstarzeniowo, a redukuje drobne zmarszki oraz bardzo ładnie nawilża i uelastycznia naskórek. Jeśli głównym wyzwaniem w Twojej pielęgnacji jest poszukiwanie produktu silnie nawilżającego, regenerującego, to sięgnij po kremową kurację z linii Anti-Dry. Jeżeli Twoja cera jest wrażliwa, reaguje zaczerwienieniem na każde pocieranie, zdecydowałaś się na peeling enzymatyczny, to później możesz wybierać spośród czterech różnych maseczek.
Jeśli na swojej skórze obserwujesz rozszerzone naczynia krwionośne, możesz wybierać między kremową kuracją z linii antyróż albo maseczką redukującą zaczerwienienia z linii Veno. Te dwa produkty oba bardzo ładnie wpływają na zmniejszenie widoczności naczyń krwionośnych, przy czym mają bardzo różne konsystencje. Maseczka z Veno jest bardzo lekka, żelowa i raczej preferowana przez osoby, które dodatkowo mają cery przetłuszczające się lub po prostu preferują lekkie konsystencje. Jeśli Twoja skóra dodatkowo potrzebuje nawilżenia, wybierz kurację. Jeśli oczekujesz od kosmetyku działania kojącego, ale też nawilżającego i regenerującego, sięgnij po produkty kurację SOS z linii Anti-Irritate lub całą nocną kurację nawilżająco-kojącą. Różnica między produktami jest taka, że ta kuracja całonocna jest odrobinkę lżejsza od kuracji SOS, przy czym obie fantastycznie koją wszelkiego rodzaju zaczerwienienia. Mamy w naszej propozycji dla Was także taką maseczkę, która jednocześnie ma właściwości delikatnie złuszczające. Mam na myśli maseczkę gomasz z aktywną witaminą C. Wystarczy nałożyć ją na twarz, pozostawić na około 10-12 minut, a następnie nadmiar zgumkować. W maseczce jest oczywiście witamina C, a także kaolin, który delikatnie zasychając daje naszej skórze okluzję. Dzięki temu składniki aktywne lepiej działają na naszą skórę, a nadmiar bardzo łatwo jest usunąć mechanicznie po tych kilkunastu minutach ze skóry. Tego produktu nie musicie spłukiwać, po prostu pozostawiacie już na skórze. Dziękujemy pięknie za dziś. Zapraszamy na następne filmiki.